Od mocnego akcentu tenisistki siarki z Otro rozpoczęły nowy rok. Mimo problemów zdrowotnych, podopieczne trenera Nęcka rozegrały dwa mecze ligowe, dopisując do swojego konta komplety punktów. Andrea jest na antybiotykach, Kinga jest po zabiegu artroskopii, także akurat w kategoriach no, ściśle sportowych to dobrze się stało, że na początek nie musieliśmy specjalnie się wysilać, po prostu zrobiliśmy swoje, jako że jest to profesjonalna drużyna. W sobotnim spotkaniu siarka ZOT Tarnobrzeg nie bez trudu pokonała Bronowiankę Kraków. Punktu nie udało się wywalczyć Kindze Stefańskiej, zaś w czwartym meczu pięciosetowy bój musiała stoczyć Liczien. Znacznie łatwiej było już w niedzielę, kiedy to nasze mistrzynie spotkały się przy stole z Beniaminkiem Ligi 1 Łódź. Zawodniczki trenera Tadeusza Szydłowskiego są na początku przygody z tenisem stołowym, ale mimo to dzielnie walczyły zarówno z utytułowanymi rywalkami z Tarnobrzega, jak i z własną tremą. 10 małych punktów w pojedynku z Liczien wywalczyła Agata Uchnast, tylko 9 piłek z Magdaleną Frontczak przegrała Andrea Todorowicz, zaś Kinga Stefańska pozwoliła Oliwii Kowalskiej na zdobycie 7 małych oczek. Znaczy to są te mecze z tych kategorii, które no po prostu musimy solidnie, profesjonalnie zaliczyć. Jeszcze jeden taki mecz nas czeka w najbliższy piątek w Międzyzdrojach. Natomiast wszystkie pozostałe mecze to już będą takie, które będą wymagały przygotowania kierunkowego. Ligowy początek to preludium do tego, co czeka nasze zawodniczki w pierwszych miesiącach nowego roku. Po meczu w Międzyzdrojach nasze zawodniczki czekają starty m.in. w reprezentacji Polski oraz w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń z hiszpańską Kartageną. Sezon się rozkręca. My w tej chwili głównie koncentrujemy się na tym, prawda, żeby wylecieć te sprawy zdrowotne i jak najlepiej przygotować się do tych meczów. Także już od jutra te zawodnicze, które mogą, to powędrują na siłownię. Prawda. Będziemy od wtorku mocno tu przez ten czas przed wyjazdem do Międzyzdrojów trenować w Tarnobrzegu. Także powiem tak, no wiemy co robić, ale mamy już swój tarnobrzeski system, który no, odpukać, ale od 30 lat się sprawdza. W zupełnie innym miejscu niż trener Nęcek jest szkoleniowiec tarnobrzeskich koszykarzy Zbigniew Pyszniak, którego podopieczni po fatalnej grze przegrali z AZS-em Koszalin 69-90, notując 12. ligową porażkę w sezonie. Przegrana może mieć duże znaczenie w końcowym rozrachunku, bowiem wszystko wskazuje na to, że w walkę o utrzymanie w PLK zaangażowane będą drużyny z Tarnobrzega, Koszalina, Kutna i Lublina. Nie wiem, po co po takim meczu można powiedzieć. Zagraliśmy moim zdaniem najsłabszy mecz w lidze, czy to na wyjeździe, czy u siebie i nie ma co owijać. Nie wiem dlaczego tak się stało. Liczyliśmy na pewno na lepszą grę i w dużym procencie na wygraną w dzisiejszym meczu. Trener Piotr Ignatowicz świetnie przygotował swoich zawodników, którzy wykorzystując małą rotację w ekipie siarki grali szybkim kontratakiem, wybijając z rytmu gospodarzy. Tylko dzięki temu, że przez cały mecz staraliśmy się grać mocno, dosyć do przodu. Wiadomo, że siarka ma troszkę ograniczoną rotację. Jeżeli chodzi o zawodników, staraliśmy się pchać piłę mocno do przodu i to nam pozwoliło zdobyć trochę łatwych punktów. No i dzięki temu ta przewaga na koniec wygląda tak jak wygląda. AZS Koszalin od samego początku spotkania starał się narzucić swój rytm gry. Mimo iż pierwsze punkty należały do siarki, to pamiętający tarnobrzeskie kosze Jakub Zalewski po dwóch celnych trójkach dał szybkie prowadzenie AZS-owi 6-2. Trafienia Relforda i Brauna niewiele zmieniły sytuację na parkiecie i po pierwszej kwarcie siarka przegrywała 14-23. W drugiej kwarcie goście bardzo długo utrzymywali swoją przewagę. Siarka jednak nie zamierzała się poddawać. W końcówce tej części meczu po trafieniach Brauna i Jakubczyka zbliżyła się na zaledwie 3 punkty. Ostatecznie dzięki rzutom wolnym Relforda tarnobrzeżanie przegrywali tylko 34-37 po pierwszej połowie. Trójka Brandona Brauna na początku trzeciej kwarty doprowadziła nawet do remisu. To jednak AZS ciągle dyktował warunki na boisku i szybko zdobył 6-punktową przewagę po rzucie Daniela Wala. Później wzrosła ona nawet do stanu 60-46 po kolejnej trójce Jakuba Zalewskiego. 7 kolejnych punktów zespołu trenera Zbigniewa Pyszniaka pozostawiło jednak naszej ekipie szansę na lepszy wynik. Tak się jednak nie stało. Koszalinianie rozpoczęli ostatnią kwartę od serii 15-2 i po rzucie świetnie czującego się w Tarnobrzegu Zalewskiego prowadzili już 75-55. Tego siarka nie była już w stanie odrobić. Sytuację starali się poprawić jeszcze Relford i Braun, ale to AZS zwyciężył aż 90-69. Nam pozostaje jedynie najlepiej chyba zapomnieć jak najszybciej o tym meczu, przygotować się jak najlepiej do następnego. No nie ma sensu rozpamiętywać porażek, słabszych występów, trzeba iść do przodu i nie spuszczać głowy.
To jest tylko jeden mecz z 32, zdaje się, w tym sezonie, także myślę, że następny mecz już będzie dużo lepszy w naszym wykonaniu. To był świetny mecz Jakuba Zalewskiego, który rzucił aż 24 punkty. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Brandon Brown z 23 punktami i 7 asystami. Załatwił nas, można powiedzieć, Zalewski. Zagrał naprawdę dobry mecz. Rzucił w ważnych momentach ważne trójki. Punkty zdobył. Zawsze jest fajnie wrócić na stare śmieci. Ma się w drużynie zostało paru chłopaków, którzy grali w tamtym sezonie. To też są nasi przyjaciele i raczej jakąś tam kontakt z nimi mamy. I fajnie też zagrać przed publicznością, przed którą się grało i walczyło w tamtym sezonie. Też nam niedużo zabrakło, żeby zrobić ten cel. Wywalczyliśmy tyle meczy, ile mogliśmy i miło było tu wrócić. W ramach 14 kolejki Siarka zmierzy się na wyjeździe z plasującym się na 13 miejscu Asseco z Gdyni. Gdynianie mają na swym koncie 5 zwycięstw i 9 porażek. Na innym poziomie, ale i z innym efektem o ligowe punkty rywalizują trzecioligowi koszykarze Siarki, którzy rundę rewanżową rozpoczęli od pewnego zwycięstwa nad UKS Basket z Zamościa 71-55. 14 punktów zdobył Kamil Karliński, 13 Wojciech Dziuszkowski, po 11 zaś rzucili Szymon Woźdik, Aleksander Szlesiński i Zbigniew Jabłoński. Starcie z drużyną z Zamościa mogło zakończyć się tylko zwycięstwem, bowiem w pierwszej rundzie tarnobrzeska ekipa pokonała rywali aż 110-60. Tym razem zespół z Zamościa postawił trudniejsze warunki, zaś widoczne rozprężenie w ekipie gospodarzy pod koniec czwartej kwarty pozwoliło rywalom na przekroczenie granicy 50 punktów. Trzecia liga właśnie składa się z takich doświadczonych drużyn, my jesteśmy najmłodszą, w sumie z nich jeszcze Przemyśl jest 2000. No mecz trudny, bo przeciwnik silny fizycznie, trochę już doświadczony. Postawili nam strefę, trochę nas to zaskoczyło, mieliśmy problem z rozbiciem jej, ale no, widać po wyniku 16 punktów. Taki o wynik, ale ważne, że do przodu. Obecnie Siarka zajmuje drugą pozycję w tabeli, tracąc do lidera z Rzeszowa tylko jeden punkt. Identyczną zdobycz punktową jak Siarka ma również trzeci w tabeli ZKS Stal Stalowa Wola oraz czwarty Hensford z Przemyśla. Przed Siarką prawie miesięczna przerwa w rozgrywkach. Na parkiet koszykarze powrócą 5 lutego, kiedy to rozegrają mecz na wyjeździe z drużyną z Jarosławia. W pierwszym starciu tarnobrzeska ekipa rozgromiła rywali 90-49. Kluczowe w walce o prawo do gry w barażach mecze Siarka zagra w marcu, kiedy to zmierzy się z zespołami z Rzeszowa i Stalowej Woli. W pierwszej rundzie tarnobrzeska ekipa wyraźnie przegrała z Rzeszowem 39-64 oraz uległa ZKS-owi 50-67. W obu meczach atutem Siarki będzie własna hala. Jak utrzymamy koncentrację, trochę poprawimy grę w obronie, bo tam te dwa mecze przegraliśmy końcówką, też trochę słabo zagraliśmy w ataku. I więc trzeba popracować nad tym i myślę, że tak, damy radę utrzymać. Będą bardzo ważne mecze z Rzeszowem, ze Stalową, tutaj rewanż, bo tam przegraliśmy, chcemy się odkuć po prostu, bo to są derby. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy przegrali tutaj. I też Biała Podlaska będzie ważny mecz na wyjeździe. A tak, to trzeba utrzymać tą grę, co teraz jest i pierwsze miejsce i może baraże. Może się uda druga liga. Zobaczymy.